Stasio! Ja jestem twoim starym. Tak. No nie pierdol, żebyś mnie nie wyruł. Ty! Kto to powiedział? On mówi, patrz jak mi urósł. Patrz jaka armata, kur... Siemano, witamy na kanale firmowym WK Dzik. Zaczynamy memy z armii, lecimy z memami z armii. Patrzcie na memy z armii. Wow! Yeah. I zaczyna Brian Korpowski. Brzmi jak memik. Fake postać, co? Spóźniłeś się na autobus do szkoły, zawozi cię wkurwiony stary i zastanawia się, kiedy powiedziałeś mu, że zapomniałeś plecaka. Pasuje, fajnie. Kiedy powiedzieć mu, przepraszam. To by mi pasował Pączek jako kierowca, a owca jako ten, który zapomniał plecaka. To tylko taka mała poprawka. I by się zgadzało wszystko. Tak, tylko z racji wielkości, wiesz. Owca nie no, jestem przy kierownicy. Mi chyba pasuje, no to... że owca jest starym. Tak, że gadamy tak, sobie... Ta czapka jakbyś trochę tirem prowadził, nie? Tak, że gadamy sobie no tak, i zgarnę cię o 15.30, bo muszę mamę zawieźć do dentysty, nie? Nie, no jest git. Mina jest idealna, kurwa. Lecimy dalej, Dawid Słomnicki. Możesz? Mama, synku, Fifie nie ma robura, śpi, robur Fifie. Dobra, chuj, widziałem to niestety, ale ciągle bawi. I to jest prawdziwa postać. Też widziałem, tam. No. To jest ten typ, co wygląda jak robur? Bramkarz. Bramkarz. To jest ten bramkarz, nie? Ta broda już by nie pasowała roburowi. Robda. Nawet staram się tak, wiesz, na to spojrzeć, że już jestem przyzwyczajony do tego. A że on tak roburowi? Ma... Tak, ja bym może, chciał, żeby taką miał. Ale nie pasowałaby chyba aktualnie. Pasowałaby. Może kiedyś. Nie wiem, czy do M4 pasuje. Pustelnika. Ale do robura tak. Uwaga, bardzo ważna wiadomość dla naszych memiarzy. Na Armii WK, na Facebooku, na naszej grupie co miesiąc organizujemy konkurs dla memiarzy. I żeby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy na memie, który wrzucacie, zamieścić hashtag w opisie i ten hashtag to jest hashtag mem. A druga rzecz to musicie pobrać znak wodny z regulaminu na armii i umieścić go na mem, żeby jak pójdzie gdzieś poza naszą grupę ten mem, to żeby było wiadomo, że to jest od nas, z naszej armii. Więc to są dwa wymogi i pod koniec miesiąca post mem z największą ilością lajków wygrywa i dostaje od nas coś niecoś. Gabriel Grzesiak. To przerabialiśmy tą fotę. Super test. Ja bym ruchał no, tak. Siebie, chłopaków bym nie tknął. Siebie byś taka ruchał? Lalka jest. No, wyglądasz jak 13-latka. Trochę niepełnoletnia, ale taka na skraju. Nielegalnie. Taka trochę. Młoda lalka. Totalnie nie. Oj, nie, saker. Tak na skraju, że trochę nie wypada, tam trochę jeszcze... do więzienia, tam ale kurwa być by. Pary jeszcze zostały moje, zobacz, z żyłami. Robur jest kurwa, robur jest obleśny, no nie, nie. Robur jest jak kukła taka. Owca jak prawdziwa istota, nie? Tak, owca najbardziej realny. Powiem wam nieskromnie, że chyba siebie bym najbardziej tknął z was. Co? No nie jesteś... Ty wyglądasz jak trans, ja wyglądam jak... Ale kurwa, no nie wiem, ale to może jest z tym związane, że widzę za bardzo... No nie wiem dlaczego tak. No nie pierdol, żebyś mnie nie wyruchał. Ty wyruchał. Ty wyglądasz jak dziecko, kurwa. No wyglądasz tu jak dziecko. Jakbyś miał pączkę. 13-latka, która dokleiła se rzęsy, kurwa. To poczytajcie sobie komentarze. No to ładnie, no to... Wyrole, no to kurwa, to ja mam odpowiadać za tą grupę? Wszyscy są z wyrolami poza wami, panowie. No, na co jesteście porządni, a cały poczekaj, staram się sobie... Dobra, z Pączkiem, że się... Dobra, czekaj. Nie, Pączek jest za grzeczny. Pączek i saker. Pączek za grzeczny. Ja tu widzę Pączka praktycznie. Wiesz, taki ja się sobie nie podobam. Praktycznie, coś. Serio, ale bardzo podobne masz, wiesz, masz takie... Jako kobieta bym się sobie nie podobał. Pączek ma ładne rysy, ale coś nie gra, coś nie? Coś tak. No bo to jest Pączek, ja widzę Pączka, nos taki za duży jak... A ja jestem taki, trochę za duże czoło mam, wiadomo. No ty jak dziecko. Ale to tam, jak, kurwa. Jakbym, wiesz, ułożył sobie włosy, poczekaj. To byś już pierdolnął. Nie no, kurwa, nie. Jakby trochę za starsza, nie? Ale to... Ale starsza... Jest git, powiem ci. No. Tylko troszeczkę... I mniejsze czoło, nie? Może taka mina. No tutaj absolutnie nie robił. Przepraszam, kurwa. Ale co bym tutaj, kurwa, czego bym tutaj nie zmienił, to kurwa, no nie. Ty, nie ma tylu promieni. Złe zdjęcie. Mi się wydaje, że to jest złe ale zdjęcie. Ale policzki ktoś tam są takie dziwnie zrobione. Tak, to policzki, no. To chodzi o te policzki właśnie. Reszta git. Nos.
Rogur ale te bary, nie wiem, jak ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, nie? Bary w ogóle. Może to tak odstrasza, kurwa. Lewy bark, zobacz, lewy bark. Weź lewy bark powiększ. No, to. No. Te kurwa zatory tam. Jakby tu była szyja. Tu jest git, tutaj jakby kurwa nie szczęka. Jest. Ta szczęka, gdyby była. Szczęka. Troszeczkę mniejsza szczęka? Tak, kurwa? Trochę jak szer. Nawet dobrze. A to nie jest tak, że. No trochę tak. Za chudy jesteś po prostu. Zobacz, jak masz wzrok. Bo ci masz, wiesz, rysy, kontury mocne, a ci wygładził filtr. No. Już taki najebany, najebana, nie? No masakra. Uwodzę cię, nie możesz tego znieść, uwodzę cię, byku. No, na bank. I dlatego tak mówisz. A Robur, to siebie byś wziął czy owce? Z tego zdjęcia. To siebie byś. Nie no, ja owce. Ja bym siebie miał. Ja 100%, no. Ekipa Wółka, gdyby by byli grubi. Robur wygląda jak rasowy grecki strongman, ten twój. Nie, to jest ten dajmy co go wczoraj wysyłaliście. No. Ty i Robur wyglądacie na najsilniejszych z mordy. Ja trochę jak Eddie Hall. No. Troszkę, nie? Ale wyglądacie jak rasowi strongmani z mordy, może to przez brody, ale generalnie wasz układ twarzy jest taki, że macie najsilniejsze mordy w tym wydaniu. No, Robur ma. Ja wyglądam jak po prostu schorowany, nie wyglądam jak osoba, która ćwiczy. Wyglądam jak twój stary, jak gdyby był chory w chuj. No. Ej, a możemy zrobić, że dokleją ci brodę w montażu? Bo może też byś wyglądał jak trójboista z brodą. No to spróbujmy, spróbujmy z brodą i się dowiemy. A Pączek wygląda po prostu jak Mirek, tylko trochę młodszy. To nie jestem ja. Ktoś wziął zdjęcie mojego starego. No i tylko te włosy, nie? Kurwa. Jakby ci troszeczkę przerzedzić włosy, to jak Mirek. Bardzo podobne. Śmieszne. Bardzo podobne. Ale no przez uszy jakości tak ten nawet. Tak, że no. Trochę takie trąbki się zrobiły. Bo to Błażej na odcinku z bandurą nałożył ten filtr. Tak. A to, a myślałem, że to na serio. Nie, myślałem, że ktoś to przerobił, a to no. Już było w filmie, tak? Tak, tak, to z filmu jest wyjęte, no tak, no. Dobra, idziemy tutaj, kogo my tu mamy? Mamy Nuts World i mamy ekipę WK. I teraz jest Wolverine, który tęskni za rodziną, czy za kim? Za czym tęskni? Za strong ekipą. Okay. Jest to zrozumiałe, tak, biorąc pod uwagę, że to jest z Armii, nie? Po komentarzach rozumiemy. No tak, no komentarze zaorały nas, no. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek Familiady swoją drogą. Ciekawe, czy będą nowe memy. Myślę, że najlepszy w dotychczasowej historii będzie. Kiedy siedzisz w ostatniej ławce i mówisz coś do nauczyciela. Co ty w ogóle coś mówisz, kurwa? Człowieku, ryj ci się nie rusza. Dobra. Daj jeszcze raz. Co ty w ogóle coś mówisz, kurwa? Człowieku, ryj ci się nie rusza. Ktoś napisał w komentarzach, że owce najtrudniej, bo jemu się usta nie ruszały. Tak, no a to prawda. No. Ale jaki trajkar, co? Tego brzuchomówca jebany. Gdzie to kręta? Ty od tygodnia się uczył brzuchomówstwa przed odcinkiem, żeby tylko wygrać. Chciałbym umieć brzuchomówstwo. To jest zajebisty no. Skill, nie? Super no, dokładnie. Moc. Bardzo trudne masz to rację. Musi być. Nie takie trudne, wyku. Kto to powiedział? Co to jest? Osa. No ta dupa, no tak, no. Czyli byli kiedyś tacy, też mieli takie wód sportowej taki Polski gen. Idzie na podbój świata. Gdzieś te geny krążą geny, co? Krążą, no ale w starożytnej Grecji, jak mamy te rzeźby, kiedyś o tym czytałem, ponieważ miałem pracę, to była praca na maturę ustna. Tak, i czytałem o tym i one były bardzo mocno podkręcane, te figury. Czyli rzeźbiarze wyolbrzymiali te sylwetki. To nie było tak, często że oni autentycznie tak byli. Z królami i z dowódcami robili tak, że ich przedstawiali Photoshop jako lepszych. Dokładnie. Był zawsze. Od zawsze był ten Photoshop. No, to tamten Photoshop. Chirurgia plastyczna, można powiedzieć, wiesz. Więc na przykład tutaj kogoś poniosło, nie? Rzeźbiarza. Ale myślę, że to też jest związane z tym, że ludzie poznawali tą anatomię, te mięśnie, nie? I tak się jarali tym, nie? I dlatego też tak to musieli podkręcali. Musieli się jarać no. Tym, żeby to zrobić, no. Randomowa reklama na stronie dla dorosłych mówiąca, co się stanie, jak weźmie się preparat. Póki co chyba top 1, mimo że mój śmiech na to nie wskazuje. Ciekawe, czy ale robiąc to, Zakrzew myślał, że może zostać zinterpretowany jako fiut. Ale no kurwa, to jest bardzo dobre. No, i najgorsze jest to, Bartka że oni nie dostali kasy aha. Za to, bo wtedy gadałem, ja pamiętam. Przegrał. I na pewno jakbym nie gadał, to bym się zaśmiał. A zobacz, minę ale nie doprecyzowaliśmy zasad. Przybliż minę Bartka. Zobacz, on mówi,
patrz jak mi urósł. Patrz jaka armata, kurwa. Nie, on mówi, ale kurwa, zaraz się zaśmieją i dostanę, nie wiem, kilka stówek, nie? Teraz to już chuj. Nie ma opcji, co? Ale ja się zaśmieję, Pączek też. Albo ty, czemu się nie śmieją? A owca brzuchomówca i się śmiał, kurwa, cały brzuchem. Czas, nie? Jak my się śmialiśmy, to on z brzucha. No. Ej, a jeszcze a propos właśnie tego, że oni tak to podkręcali, ale też może jest tak, bo ciekawe, wiecie, tysiące lat temu, jaka była norma teścia, nie? Aczkolwiek wiemy, że ta norma teścia nie przekłada się w 100% na ilość masy mięśniowej, ale była zdecydowanie wyższa, więc być może gdyby ludzie sprzed tysięcy lat mieli taką wiedzę i taki dostęp do treningu, to by wypracowali naturalnie jeszcze lepsze sylwetki niż teraz. A może mieli trening dobry? Raczej nie mieli takiej wiedzy jak teraz. Ale oni potrafili wszystkie planety obliczać, kalendarz i wszystko matematyczne jakieś robili, że czemu treningu by nie ogarnęli? No to dlaczego na przykład trening jeszcze, porównując dzisiejszą wiedzę odnośnie treningu i odżywiania do tej sprzed powiedzmy 100 lat, to jest przepaść, nie? W ogóle 20 lat. Dużo jest zapomnianej wiedzy starożytnej, że ona zniknęła i dopiero na przykład 1000 lat później średniowieczna Europa do czegoś doszła, do czego Grecy 1000 lat wcześniej. Myślę, że Grecy mogli być zaawansowani też treningowo, bo taki kult mieli. Mama, pobaw się z Michałkiem. Mama jaka w ogóle, co? Robur? Nie wiem. Spoko, spoko. Czuję tego mema. Twoje dzieci kiedyś to zobaczą, czaisz? No to tam chuj. No ale wie, tego zobaczą. Typu rzeczy, o to mi chodzi. No. Tata. Ogląda to moje dziecko. Kurde, naprawdę, będą mieli dostęp do wszystkiego, nasze potomki. To plus to równa się to. Racja chyba. No tak. No tak, bo jego, trochę było, no. Ale twarz też podobna. Ty, nie widziałem tego wcześniej. A to jest gość, co nagrywa o maturze. Mietczyński. Znaczy on takie ogólnie chyba naukowe, no, chyba, nie? Tak, no. Ale ja go kojarzę jeszcze za moich czasów chyba, jak on coś nagrywał, jak ja chodziłem do technikum, to możliwe? 10 lat temu? No, o, długo nie. Jest na pewno, no, nie wiem, tak. Pamiętacie takie szklanki? Tak, mam chyba na szklanki ciągle. Na górnej półce. Na pewno młodzi, co nas oglądają, nie widzieli nigdy takich szklanek. Lecimy dalej. Ale to mądre ogólnie, bo nie parzyło, nie? Ja. Ogarnijcie, jakby faktycznie tak było. Tak, wiesz, że on nie może przeżyć, że ty to robiłeś naprawdę. Ja. Nawet na rundkach, nie? Ale ja to odbieram w taki sposób, że on właśnie nie może tego przeżyć, że tak martwy robiłem. Buty, stopy i plecy. Przypomnijmy dlaczego, bo musiałem was dogonić, a miałem kilka lat stażu mniej niż wy wtedy. Wiemy. No i dogoniłeś. A dwa, że jest takim naszym widzem po prostu, że w wolnych chwilach, nawet nie w tyle co w wolnych chwilach, jak widać, odpala nasze stare takie najbardziej filmy mogłyby się wydawać dla takich najstarszych. Ja bym to zinterpretował tak, że on jest taki dociekliwy, nie? Konopski, że tak szuka faktów i tak dalej. I on, wiesz, stara się zrozumieć ten film. Co ty kurwa zrobiłeś? Że szykuje materiał. Że nawet tu musi jeszcze raz obejrzeć i szuka małych rzeczy, nie? Na powód, kurwa, że ty to wykonałeś. W tym miejscu, dokładnie patrzcie, tutaj gdzie moje stopy są, jakbyście zeszli piętro w dół, dokładnie 3 metry pod moimi stopami, wyobraźcie sobie, że leży klient z otwartymi ustami i na przykład kanałowe ma. I tynk ze ściany. I kiedyś, już być może słyszeliście tą historię, ale nie zapomnę tego dnia, odkładam, chwilę później ktoś podchodzi tutaj, i dentysta był na dole i okazuje się, że klientowi spadł tynk do ryja. Z sufitu do twarzy, do ust. Kiedy ekran z Macu wyszedł twój numerek. No dobre w chuj, no dobre w chuj. Na pewno jeszcze inne Stasiu Warga. Fajne opisy mogą być. Oczywiście, że Stasiu Warga. A pamiętacie to uderzenie? Kurwa, jaka to bzdura była, że za drugim mi wpadło, tak z dupy. Nie pamiętam. Z piasku, tak kurwa trafiłem, że nie powinienem totalnie. Uderzenia. Nie pamiętam. Mama po kłótni, słysząca, że jeszcze coś szepcze pod nosem. No tak, no. Mama podjadła, co? Polska. Ja bym tego na
Co ty gadasz? Wiedziałem to. Stasiu Warga, no w chuj dobry. Kurwa, Stasiu! W chuj dobry. Stasiu, ty z chujowo. Najlepszy mem. Weź jeszcze raz. Najlepszy mem to jest, widziałem to. Nie. No ale to jest śmieszne i to jest prawdziwe, nie? Wygrywa nam. Japonia mnie rozpierdala. No. Ten głos się zmienił, nie? Drogi. Nie znamy mi tego pytania. Podam ci mówię, nie zadawaj mi tego pytania. Wiesz, że przegiąłeś. Nie zadawaj mi tego pytania, bardzo cię proszę. Kurwa, to pasuje też to do jest... tylu sytuacji, zajebista ogólnie wypowiedź. On specjalnie sobie zostawił te Stasiu włosy, Walga. Tak, nie? Chyba tak. Takie niedogolone. Kurwa, rewelacja, to jest taka mała rzecz. Nie mogłem przestać na to patrzeć. On ma taką kurwa aureolę tutaj. Kurwa, jak treningu się nie zrobi, no to jak się jak można się cieszyć z jakichś innych rzeczy? Nie, nie można, no. Przyprowadziłeś starego do szkoły i mówisz do typa, który cię wyzywał, żeby powtórzył te słowa do niego. Okej, czyli ja jestem dzieciakiem i ty jesteś moim jesteś starym. Jesteś 60. Ty jesteś moim starym. Nie. Postojemu. Tak. Jestem, ty mnie obraziłeś. No, co? Postojemu teraz. Proszę bardzo. No odwrót. Nie ci mu powiedz. Sorry, pojebało mi się. Ja jestem twoim starym. Tak? Czekaj. Ty jesteś typem, który obraził mnie. Dobra. A stary stoi obok. Stary tam jest, dobra. To takie, jak na Stasia. No, no co? Postojemu teraz. Nie no, dobre, kurwa. Dobre. No ale nikt się nie śmieje, no. Czyli taki sobie. Tak. Stary najebany z wujesami na dożynkach. Andrzej Piaseczny, tak? Tak. No. Co on wam zrobił? On właśnie nic nie zrobił nam. Pamiętam, albo że... jakiś koncert miał, albo nutę wydał i po prostu był temat, a ty zrobiłeś z niego piosenkę, jak ze wszystkiego. Ale nie wiem, czy to nie było, że my tutaj robiliśmy, jak my to nazywaliśmy? Koncert? Festiwal. Festiwal Przeciążeń. I Andrzej Piaseczny miał grać. Andrzej Piaseczny występował na Festiwalu Przeciążeń, faktycznie. Któryś z nas był Piasecznym. Coś było takiego. Nie wiem, czy nie Robur, kurwa. Możliwe. Robur wielojęzyczny, moim zdaniem, top 1. Wygrał. No. Tak, wygrał. Też dużo się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się na przykład, że norma teścia jest tam 880, a kiedyś ta norma to była 1000, nie? I na przykład badasz sobie tego teścia, 1000 ci wychodzi i myślisz, że coś jest z tobą nie tak. A nie jest z tobą nie tak nic. To tyle, nie? Fajnie.